Wojtek Sokul-Sidla, portalu Fight Sport. Wojtek, jak ci dzisiaj walczyło na gali PLMMA22 w Bieżuniu? Jestem zadowolony z tego względu, że dałem radę przewalczyć 3 rundy. Nie czułem się aż tak, że opadały mi ręce. No, na pewno trochę wynik, nie? Czuję niedosyt. No, trudno, no. Chorowałem trochę przed walką, także nie mogłem się stuprocentowo przygotować do niej i 2 tygodnie przed walką praktycznie pauzowałem, nie byłem w stanie prowadzić jakichkolwiek treningów. Przewalczyłem 3 rundy, dałem sobie wszystko, jest lekki niedosyt, brakowało tej kropki nad i. No co mogę powiedzieć, no. Zremisowałeś tą walkę, ale jak swojego przekroju, powiedzmy, tych 3 rund, które tam były, jak nie, no, pierwszą rundę przegrałem, ale myślę, że 2 rundy kolejne były dla mnie, także myślę, że mogli sędziowie inaczej to zinterpretować i dać dla mnie zwycięstwo, no ale nie jestem sędzią i cieszę się z tego remisu. Jestem zdrowy, wracam do domu, trzeba trenować dalej i dać sobie wszystko. Porównując ten występ do tego występu, powiedzmy, który miałeś w Białej Podlaskiej, jak to oceniasz? Postęp? Na pewno postęp, na pewno dużo kondycyjnie. Zrobiłem pracy i no, trzeba pracować dalej, trzeba walczyć, trenować i robić kolejne walki. No. Przeciwnik mówi o rewanżu, bo rozmawialiśmy z nim. Co ty na ten temat? Nie, jeszcze nie miałem tutaj rozmowy żadnej, ale z chęcią przyjmę rewanż. To była dobra walka, a jak ci się cała gala podobała? Bardzo dobra gala, no tutaj widać pełna, trybuny były pełne, wszyscy żywiołowo reagowali, także ja też jestem zadowolony. No wszystko, no trochę wyniki takie dość kontrowersyjne tutaj. Według mnie też sędzia trochę w walce mojego trenera się nie popisał, no ale nie mi to oceniać. Jestem połowicznie zadowolony, no ale na pewno będzie lepiej. Będzie dobrze. Wojtek, remis, ale chyba cenny remis, bo nie przegrana. Na pewno nie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego występu. Jestem zadowolony z występu, nie do końca z wyniku, ale będzie dobrze. Kolejne walki na pewno będą jeszcze lepsze. Dziękujemy bardzo za portalu Fight Sport. Wojciech Sokulski. Dzięki.